Bardzo się cieszę, że dotarliście. Wiem, że niełatwo dotrzeć. Witam na POP-ie. Tym, którzy pytają, dlaczego POP 2, odpowiadam, bo kiedyś były POP-y 1, 10 lat temu. I wtedy się skupialiśmy na produktach, a teraz mówimy po prostu o projektowaniu. I to o projektowaniu w obszarze miasta, innowacji społecznych, generalnie przestrzeni i odkrywania tego, jak możemy tę przestrzeń długofalowo i lepiej, bardziej uważniej wykorzystywać i jak to jest szeroki obszar w tej chwili, bo bardzo często mówi się o tym, że to projektowanie w okresie postantropocenowskim, czyli nie tak mocno nie skupionym na człowieku, a skupionym na zmianach klimatycznych i na tym, co się też zmienia w generacjach, jest teraz ważniejsze. I jest mi bardzo miło, że gościnią naszego POP-a jest Agnieszka. Agnieszka Labus jest założycielką i inicjatorką Laboratorium Architektury Lab 60+, wykładowcą, architektem, urbanistą na Politechnice Śląskiej, ale zabierze nas w taki obszar, o którym ostatnio się dużo mówi. Bo mówi się bardzo dużo też o tym, że za dwie dekady w zasadzie Polska będzie jednym dużym oddziałem geriatrycznym. I jak mówi Zuza Skalska, mam nadzieję, że chociaż będzie wesoło. Ale to jest tylko jeden aspekt, bo bardzo dużo się mówi, ja współpracuję z miastem, więc dużo się też mówi o współpracy z seniorami, o polityce senioralnej, ale to jest też taki obszar, który... My mamy taką umiejętność linearnego myślenia i podziału na metryki. I Agnieszka zburzy trochę to nasze myślenie. Bo żyjemy w świecie, w którym te wszystkie pokolenia funkcjonują ze sobą i będą żyły coraz dłużej. Więc te obrazy tworzone poprzez poszczególne metryczki, ja w ogóle bardzo lubię te obrazki, które pokazują, że nadchodzi Silver Tsunami. To jest najczęściej jest taka dwójka młodych ludzi i ta fala, to tsunami staruszków ich tak przykrywa po prostu. Więc jakby w tym aspekcie opowieści o przyszłości bardzo dużo jest podziałów, a mało jest mówienia o tym, jak te wszystkie generacje połączyć. Co je łączy, bo często łączą jest tyle życia i gdzie tego łączenia szukać i jak na tym budować, a nie tworzyć poprzez podziały i marginesy, bo to jest w ogóle cudowne, że można tą wielopokoleniowość wykorzystać. I ja już przestaję gadać. Na końcu zawsze jakby zakładamy, że otwieramy się na dyskusję. Czyli wszystkie pytania, które wam się pojawią, to bardzo proszę, zatrzymajcie je na razie, bo później jest ten obszar, kiedy my was nawet poprosimy, żebyście bliżej nas usiedli, żebyśmy mogli na spokojnie porozmawiać o tym, co widzimy, w jakim aspekcie, co możemy sami gdzieś zastosować, albo co nas gdzieś inspiruje. Także to nie jest wykład, to jest przyczynek do rozpoczęcia wspólnej dyskusji i być może wspólnych projektów w przyszłości. Także dziękuję bardzo, oddaję głos Agnieszce. Bardzo dziękuję. Dziękuję Kasiu przede wszystkim za zaproszenie ponownie, bo widzieliście się tutaj, nie wiem, miesiąc temu? Dwa miesiące, tak szybko czas leci. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Czuję się wyróżniona, bo nie ukrywam, że temat, którym chciałam się z Państwem podzielić przez ostatni czas, spędza mi sens powiek, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kilka słów o mnie Kasia już wprawdzie powiedziała, ale przedstawię się gdzieś tam własnymi słowami. Rzeczywiście od 14 lat działam w obszarze projektowania, planowania miast przyjaznych starzeniu, od niedawna długowieczności. Jestem architektką urbanistką, wykładam na Wydziale Architektury na Politechnice Śląskiej. I moja przygoda zaczęła się zaraz po studiach, kiedy postanowiłam zrealizować swoją pracę doktorską na temat koncepcji odnowy miast w kontekście właśnie zmian demograficznych, co stało się w sumie takim przyczynkiem do całej mojej historii zawodowej, która związana jest właśnie z planowaniem i projektowaniem miast
przyjaznych starzeniu i długowieczności. Mam na swoim koncie również dwie książki pod redakcją. Tą się szczególnie szczycę, Ulica Dostępna w rewitalizacji obszarów śródmiejskich, ponieważ została napisana ze studentami z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Publikuję, działam naukowo, ale doszłam do wniosku 7 lat temu, że nie chcę być tylko badaczką, ale chcę wdrażać te badania w praktykę. No i tak powołałam do życia Fundację Lab60+, w której mamy takie motto, że długie i zdrowe życie zaczyna się od otoczenia, że chcemy miast, w których będziemy żyć zdrowo i pozytywnie na każdym etapie cyklu naszego życia, w każdym wieku. Nasz obszar działalności Fundacji to przestrzenna polityka senioralna w perspektywie przyszłości, czyli polityka długowieczności w otoczeniu i przestrzeni. Działamy w obszarze innowacji społecznych, jak i innowacji przestrzennych i realizujemy to w oparciu o interdyscyplinarne dane, o dobre praktyki, o kapitał ludzki. Współpracujemy tak naprawdę przez te 7 lat, udało się zrealizować wiele projektów bardzo różnych, bo zarówno ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju, jak i współpraca z regionem, z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, z deweloperami, z pracowniami architektonicznymi, również z uczelniami wyższymi. I chciałam tylko krótko pokazać Państwu projekty, w których braliśmy udział, między innymi Warszawska Dzielnica Społeczna. Często bierzemy udział w projektach eksperymentalnych, pilotażowych, może dlatego, że lubimy podejmować trudne wyzwania. Tutaj odpowiadaliśmy na zaproszenie BBGK Architekci, odpowiadaliśmy za aspekty społeczno-przestrzenne tej dzielnicy, czy wdrażaliśmy model funkcjonowania pierwszego w Polsce domu wielopokoleniowego w Łodzi. A także ostatnio właśnie ten obiekt uzyskał pozwolenie na budowę. Razem z pracownią architektoniczną projektowaliśmy dom seniora, ale w zupełnie nowym modelu. Jak Państwo spojrzą zresztą na wizualizację, cały parter to są usługi otwarte na lokalną społeczność i raczej nie wygląda to jak instytucjonalny duży obiekt domu seniora, ale jak osiedle. Staramy się również mocno zwracać uwagę na różne style życia w cyklu życia, także w wieku dojrzałym, o czym zresztą też będę mówiła w ramach wykładu. Przepraszam bardzo, będzie mi się to pewnie mylić, ale postaram się nad tym zapanować. Drodzy Państwo, jak patrzycie na tą planetę, na Ziemię, to ona jest trapiona różnymi chorobami. Mówimy ostatnio o kryzysie klimatycznym, o kryzysie ekonomicznym, o kryzysie zdrowotnym. Mówimy też o zmianach demograficznych, o starzeniu się społeczeństwa i zadajemy sobie wiele pytań dotyczących, jak sobie poradzić z tymi chorobami. Jednym z tych pytań jest pytanie, czy jesteśmy gotowi na drugi miliard. Ale drugi miliard czego albo kogo? Dzisiaj na świecie mamy 1,2 miliarda żyje osób powyżej 65 roku życia, a w 2050 roku, czyli za 27 lat, ta liczba się podwoi. Okazuje się, że to tempo, dynamika zmian, niektórzy naukowcy twierdzą, że zmiany demograficzne to jest najpewniejszy trend i zmiana, która nastąpi. No i rzeczywiście widzimy, że w naszym kraju ta dynamika i tempo zmian i starzenia się społeczeństwa jest bardzo wyraziste. Polska jest zaliczana do najszybciej, najbardziej dynamicznie starzejących się społeczeństw europejskich. Ja specjalnie pokazałam tutaj takie trzy wartości, bo jeżeli ktoś z Państwa w 2022 roku miał 22 lata, albo miał przed 30 przynajmniej, to może sobie uświadomić, że w 2060 będzie miał 60-70 lat, a w 2100 jest duże prawdopodobieństwo, że może dożyć setki, ponieważ dzieci urodzone po 2000 roku będą dożywały setnych urodzin. W związku z tym, gdy sobie tak uświadomimy, to nigdy wcześniej w dziejach historii ludzkości nie żyliśmy tak długo jak aktualnie. Więc żyjemy w erze długiego życia. I teraz spójrzmy na to z perspektywy, z dwóch takich perspektyw. Z jednej strony mamy do czynienia z wydłużeniem się średniej długości życia, na co oczywiście ma wpływ postęp medycyny, technologii, zdrowszy styl życia, czego konsekwencją w wymiarze zbiorowym jest właśnie proces starzenia się społeczeństwa.
Ale jeżeli spojrzymy na tą długowieczność z punktu widzenia też jednostki i tego, co tak naprawdę determinuje to, żebyśmy żyli długo i zdrowo, to tutaj mają Państwo wymienione te aspekty. One są w oparciu o wiele badań naukowych, które zostały przeprowadzonych w tym zakresie. Ale slajd, który teraz pokazuję, kiedy ja przeczytałam te badania naukowe, one mnie zszokowały. Nie wiem, czy Państwa zszokują, ale mnie zszokowały, że w kontekście długości naszego życia zaledwie tylko w 20% decydują nasze geny, a w 80% nasz styl życia, otoczenie, w którym funkcjonujemy. Dlatego z punktu widzenia ról, z punktu widzenia możliwości, które mamy w społeczeństwie, mam na myśli samorządy, mam na myśli projektantów, architektów, urbanistów, planistów, ale także każdego z nas, mamy bardzo mocny, realny wpływ na to, na swoją długowieczność i na długowieczność w ujęciu zbiorowym. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa są architektami, planistami, urbanistami, ale pokazuję tutaj, w jaki sposób możemy myśleć w ogóle o kształtowaniu otoczenia z punktu widzenia skali makro, skali mezo i skali mikro. I tak naprawdę w ramach każdej z tych skal możecie Państwo się odnaleźć, bo zarówno w skali mikro mamy do czynienia z użytkownikami miasta, z pojedynczymi osobami podejmującymi różne aktywności w mieście, skala mezo, czyli skala sąsiedztwa, placemakerzy, społeczności, stowarzyszenia, organizacje i skala makro, polityka miejska, działania strategiczne, samorządy, ale też planiści przestrzenni. I tak naprawdę to, co jest istotne, dzieje się na styku. Tam, gdzie rodzą się konflikty, tam rodzi się innowacja. Tam, gdzie działamy na styku różnych dyscyplin, różnych zagadnień, dzieją się innowacje. I tego potrzebujemy. Jeżeli czytali Państwo zaproszenie na ten wykład, to tam pojawiło się takie zdanie: polskie miasta się starzeją, a jednocześnie nadal wyglądają i funkcjonują tak, jakby mieszkali w nich wyłącznie młodzi, sprawni i silni ludzie. No i spróbujmy zobaczyć, w jakim otoczeniu żyjemy. Żeby Państwu to zobrazować, oprę tą pierwszą część tak naprawdę swojego wykładu o taki dekalog, o takie status quo, które tak naprawdę inspiracją do tego jest to, co dzieje się w Narodowym Innowacyjnym Centrum Badań nad Starzeniem się w Wielkiej Brytanii, które podjęło taki koncept wraz z Uniwersytetem Stanforda, który nazywa się City of Longevity. Miałam okazję w lipcu tego roku uczestniczyć w konferencji inaugurującej ten projekt i oni generalnie mówią o takich 10 komponentach. Ja chciałabym zobaczyć i z Państwem podzielić się, jak to u nas wygląda w Polsce w zakresie właśnie tych 10 punktów. Przejdźmy do aspektu koncentracja na starości. Kasia już tutaj wspominała o Silver Tsunami, no bo wystarczy wejść na portale internetowe, wystarczy przejrzeć gazety, wszędzie straszą nas demograficznym tsunami. Wszędzie starzenie się społeczeństwa z punktu widzenia kryzysu emerytalnego, z punktu widzenia kryzysu opieki zdrowotnej, społecznej jest widziane jako ogromny problem, a nie szansa. A dlaczego szansa? To może za chwilę. Nasze osiedla, które powstały w różnych latach, one były budowane niekoniecznie zwracając uwagę, czy nie było takiej potrzeby w tym czasie, żeby mówić w ogóle o aspekcie starzenia się społeczeństwa. Były budowane, bo potrzeba było dużej ilości mieszkań i często ta infrastruktura, wiemy doskonale o budynkach do 4 kondygnacji, gdzie nie budowano wind, mówimy o więźniach 4 piętra, wiemy również o tym, że są takie budynki jak na przykład superjednostka w Katowicach, gdzie winda zatrzymuje się co drugie piętro. Te przestrzenie zielone, place zabaw, które powstawały, dzisiaj mówimy, że nasze osiedla cierpią na samochodozę. Cierpią też na pastelozę i na wiele, wiele innych chorób, które niestety sprawiają, że nie są przyjazne dla nas, niezależnie od naszej jakby codzienności. Ale te nowsze osiedla też czasami dalekie są od ideału i niejednokrotnie znowu ta samochodoza czasami nie ma w ogóle przestrzeni publicznych, a jeżeli są tutaj akurat ekstremalny przypadek, ale wiele z tych osiedli nie spełnia standardów, które mogłyby być nam, które są nam potrzebne z punktu widzenia cyklu naszego życia.
Część osób mieszka na przedmieściach, wybudowało domy w latach 90. Dzisiaj te osoby, można powiedzieć, zestarzały się. I okazuje się, że świetnie ten problem opisuje Katarzyna Kajdanek w swojej książce Powrotnicy, gdzie mówi właśnie o takim trendzie powrotu starszych ludzi, dojrzalszych ludzi do miast, ponieważ chcą być częścią tej społeczności miejskiej, chcą mieć bliski kontakt z miastem, a niestety słaby dostęp do komunikacji miejskiej, słaby dostęp do podstawowych usług, do opieki medycznej, no uniemożliwia im to. Ten trend widoczny jest oczywiście wśród tych, którzy mogą sobie na to pozwolić, którzy są lepiej sytuowani finansowo. Te procenty. Drodzy Państwo, tutaj 45,3% osób powyżej 60 roku życia w Polsce chce starzeć się w miejscu, chce pozostać w swoim miejscu zamieszkania, pomimo że warunki mieszkaniowe są dalekie do ideału, a 76,7% to są mieszkania, które zupełnie nie są dostosowane do tak naprawdę różnych sytuacji życiowych, które mogą pojawić się niezależnie od wieku. Również kwestia oferty, którą po prostu mamy wychodząc przed nasz blok. Ta oferta życia społecznego, integracji, ona sprowadza się często do pojedynczych ławek, reszta zalewają samochody. Tak naprawdę brakuje miejsc, ale miejsc również takich wewnętrznych, gdzie mieszkańcy po prostu niezobowiązująco mogliby się spotkać i porozmawiać. Więc generalnie widzimy, jawią nam się takie obrazy, można powiedzieć, osoby w wieku dojrzałym. Albo z punktu widzenia biologii, czyli osoby, która ma pewne problemy psychofizyczne związane z mobilnością, czy też tak zwanych silversów, osoby, influencerzy podążający za trendami, którzy coraz częściej pojawiają się w różnych reklamach i są grupą docelową dla wielu firm, grupą docelową klientów. Ale też obraz takich rozchachanych osób. I tak człowiek się zastanawia, gdzie są ci wszyscy pozostali. Gdzie jest to społeczeństwo, które nie wpisuje się w te stereotypy związane ze starością. U nas w Polsce funkcjonuje polityka senioralna. Funkcjonuje od 2005 roku ustawa o osobach starszych, która pierwszy raz zdefiniowała, kto to jest osoba starsza. To jest osoba, która ukończyła 60 rok życia. I teraz te strategie, które realizowane są w naszych miastach, które coraz więcej ich powstaje, chociaż jeszcze nie wszystkie miasta takie strategie posiadają, one skoncentrowane są na seniorach, czyli na osobach powyżej tego wieku chronologicznego. Okazuje się, że na spotkaniach dotyczących polityki miejskiej, właśnie senioralnej, można spotkać tylko osoby powyżej 60 roku życia. Pomimo tego, że mówimy o strategii, czyli mówimy o czymś, co ma wydarzyć się za 20, za 10, 20 lat, w zupełności nie jest dyskutowane przez osoby, które będą tymi przyszłymi seniorami. Również część z miast, Katowice, Gdynia, Kraków, Wrocław, to są miasta, które przynależą do sieci miast przyjaznych starzeniu. To jest globalna sieć, która została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, która skupia się na takich 8 obszarach, jak transport, mieszkalnictwo, opieka społeczna, medyczna. I to jest, drodzy Państwo, takie trochę kanałowe myślenie w kontekście obszarów różnych. A tak naprawdę życie nie toczy się jednym torem. Nasze miasto to tak naprawdę interfejs, który łączy człowieka z usługami, z decydentami, z technologiami i to nie powinniśmy się koncentrować tylko i wyłącznie w sposób kanałowy. Zresztą na konferencji, w której miałam okazję uczestniczyć w lipcu, Horacio Terraza, specjalista do spraw miejskich Banku Światowego, powiedział, że większość miast ma pewne inicjatywy dotyczące starzenia się, ale nie ma jasnej strategii długowieczności. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, to to, że nigdy wcześniej nie żyliśmy w społeczeństwie, w którym jednocześnie żyło 5 generacji. Chodziło do tych samych sklepów, chodziło do tych samych miejsc pracy, tańczyło do piosenek,
które wykonuje 80-letni członkowie zespołu. Więc mamy też jakiś precedens. Z drugiej strony to społeczeństwo, no właśnie widzimy w sposób taki, segregujemy w sposób wieku chronologicznego i troszeczkę stygmatyzujemy, mówiąc, że dla boomersów jest Facebook, a dla generacji Z jest TikTok. Identyfikujemy te potrzeby zupełnie jakby nieadekwatnie. Ale pojawiają się już inicjatywy, które chcą łączyć te grupy. Inicjatywy w mieście, formy zamieszkania, tak jak chociażby na Nowych Żernikach dom wielopokoleniowy, który powstał w 2019 roku, w którym mieszczą się mieszkania dla osób starszych i mieszkania dla rodzin z małymi dziećmi. W tych przestrzeniach możemy zobaczyć przestrzenie wspólne dla mieszkańców, możemy też zobaczyć architekturę, która jest jakby zapewnia ten dostęp światła dziennego, identyfikację, taka ciekawostka, identyfikacja poszczególnych mieszkań poprzez skrzyneczkę, w której możemy sobie umieścić jakiś atrybut. To jest też niezwykle istotne z punktu widzenia na przykład projektowania dla osób, które mają mogą mieć pewne zaburzenia. Kolejny aspekt to jest takie przejście w myśleniu z życia trzyetapowego. Generalnie dzisiaj i większości w społeczeństwie do tej pory traktujemy to nasze życie w takim modelu trzyetapowym, czyli nauka, praca i emerytura. I większość ludzi teoretycznie żyje myślą, kiedy będzie ta emerytura. A z punktu widzenia długości życia okazuje się, że jakby musimy myśleć o celu w życiu, a nie o tym, że ten cel nagle nam się skończy. Również w perspektywie projektowania miasta, no ten przykład takiego życia trzyetapowego pokazuje Nikiszowiec z mojego regionu, gdzie rzeczywiście to jest założenie urbanistyczne zaprojektowane z punktu widzenia stworzenia osiedla blisko zakładu pracy, blisko kościoła, blisko sklepu, z wewnętrznymi kwartałami o bardzo takiej przyjaznej skali ludzkiej. Dzisiaj mówimy, że jest to przykład dobrego podejścia do projektowania. Z drugiej strony trochę czasy się zmieniły i potrzebujemy jeszcze czegoś więcej niż miejsca pracy, które mamy zaraz obok. Zresztą też inaczej funkcjonujemy i inaczej pracujemy. Ta monofunkcyjność w naszych miastach jest bardzo widoczna. Woda w mieście, która często stanowi barierę, a nie jest elementem, który ma spajać i ma integrować życie w mieście. Czy chociażby żyjemy w obszarze tak naprawdę, w którym, jeżeli mówimy o partycypacji społecznej, to o partycypacji, która jest czymś zupełnie, można powiedzieć, próbujemy zadawać pytania komuś, czego ktoś potrzebuje, a my sami nie wiemy, czego my potrzebujemy. Nie mamy zupełnie kultury włączania i kultury partycypacyjnej, nie mamy do tego narzędzi i często nasza partycypacja, jeżeli chodzi o projektowanie naszego otoczenia, jest związana z jednorazowymi zrywami, a nie systematycznym podejściem do tej partycypacji. Zresztą tu wypisane zostały przyczyny niskiego zaangażowania mieszkańców. Takie badania właśnie w tym roku zrealizował Przemyśl, więc to są cenne rzeczy. Polowanie na jednorożce. Już wyjaśniam, że jednorożce to są firmy, które aktualnie podążają i definiują starość, starzenie się w nurcie właśnie silver economy, czyli srebrnej gospodarki, jako grupę docelową. No i kiedy zobaczymy sobie ofertę, którą dysponujemy w Polsce z punktu widzenia osiedli senioralnych, prywatnych osiedli senioralnych, to jest ich niewiele więcej niż na tym zdjęciu. Koszty utrzymania w okolicach średnio 5 tysięcy zł na miesiąc, często zlokalizowane, a w zasadzie chyba wszystkie z tych obiektów, które przeanalizowałam, zlokalizowane są poza w ogóle życiem miejskim, czyli gdzieś na przedmieściach, z możliwością oczywiście dowozu, bo operator oferuje ten dowóz, ale my tak naprawdę przecież chcemy czuć się niezależnie. Czy my jakby chcemy mieszkać w takich formach zamieszkania w przyszłości?
koncentracja na produkcie dla seniorów. To jest taki przykład, który zawsze też podaję i też z moimi studentami. Zawsze mówię im, zaprojektujcie mi coś dla seniora i zaprojektujcie mi coś dla Silversa. I wtedy okazuje się, że seniorzy zawsze mają identyfikowane potrzeby z punktu widzenia stolików szachowych, siłowni na świeżym powietrzu. Po prostu my wiemy, co jest dobre dla seniorów i co zapewni im dobrą jakość życia. No i niewykorzystana wiedza, czyli tak naprawdę każdy z nas ma ogromny potencjał i ogromne zasoby z różnych dziedzin, które powinniśmy wykorzystać. Zresztą ostatnio na jednym z webinarów Natalia Hatalska powiedziała bardzo fajną rzecz, że kiedy umiera jeden człowiek, to tak jakby znikała cała Biblioteka Aleksandryjska i coś w tym jest. Projektowanie uniwersalne, o którym dzisiaj jest tak dużo i głośno, a tak naprawdę jak projektowanie, jak coś jest dla każdego, to znaczy, że jak coś jest dla wszystkich, to znaczy, że jest dla nikogo. W projektowaniu uniwersalnym tak naprawdę brakuje tego ujęcia problemu z punktu widzenia naszych emocji, tego jak my odczuwamy daną przestrzeń, jak się w niej czujemy, co jest dla nas istotne, to, że przestrzeń będzie super dla nas dostosowana i będzie przestrzenią dostępną, to nie znaczy, że będziemy chcieli z tej przestrzeni korzystać. I ta przyszłość starzejącego się społeczeństwa, z jednej strony my się cały czas dosyć dużo zastanawiamy nad takim aspektem, jak jest dzisiaj. Diagnozujemy to, jak jest dzisiaj, jak żyją osoby starsze. Mamy raporty, chociażby PolSenior 2012 rok, PolSenior 2022. A tak naprawdę, czy my diagnozując to, jak kiedyś się żyło, jak dzisiaj się żyło, jesteśmy w stanie zastanowić się nad naszą przyszłością i nad tym, jak powinniśmy żyć i projektować nasze otoczenia z punktu widzenia naszej przyszłości czy starości. I funkcjonują takie mity związane właśnie z potrzebami seniorów. Seniorzy potrzebują małych mieszkań. Tak naprawdę przyszli seniorzy potrzebują zróżnicowanych mieszkań. Seniorzy chcą starzeć się w miejscu. Przyszli seniorzy to grupa mobilna, podróżująca, częściej zmieniająca miejsce zamieszkania. Seniorzy chcą starzeć się wśród swojej grupy wiekowej. Przyszli seniorzy chcą mieć prawo wyboru. Zresztą jest bardzo dużo, już coraz więcej osób, które niejednokrotnie żyją na dwa domy. Ich dzieci wyjechały za granicę i oni często podróżują pomiędzy na przykład Polską a Danią, tak jak moja chociażby koleżanka. Seniorzy nie zwracają uwagi na design i estetykę. Przyszli seniorzy mają zróżnicowane preferencje. Seniorzy nie potrafią używać nowych technologii, a tak naprawdę przyszli seniorzy nie znają świata bez nowoczesnych technologii. No więc my generalnie nie starzejemy się tak jak kiedyś, nie żyjemy tak jak kiedyś i czas aktualizować informacje. Nasze otoczenie również musi się zaktualizować. Bardzo lubię ten cytat, pochodzi z książki Małgorzaty Węglarz, Starzy ludzie nie istnieją. Serdecznie Wam ją polecam, bo jest naprawdę bardzo interesująca. I teraz gdybyśmy mieli spojrzeć na takie podsumowanie tej części i zobaczenie ewolucji tego modelu, gdzie my jesteśmy dzisiaj w Polsce, to jesteśmy gdzieś na etapie tworzenia pewnych ośrodków, enklaw, wiosek, osiedli senioralnych jako odrębną dedykowanie jakiegoś miejsca danej grupie wiekowej. Czyli jednym słowem stygmatyzujemy tą przestrzeń daną grupą wiekową. Zaczynają punktowo pojawiać się inwestycje, które próbują łączyć z punktu widzenia właśnie wieku osoby, pozostałe grupy wiekowe, tak jak chociażby dom wielopokoleniowy we Wrocławiu na Nowych Żernikach, czy dom wielopokoleniowy w Łodzi, czy chociażby kamienica międzypokoleniowa na ulicy Stalowej w Warszawie. No i pytanie jest takie, do czego gdzieś tam powinniśmy dążyć z punktu widzenia naszych potrzeb jako tych przyszłych osób. Nawet nie chcę używać słowa seniorzy, bo nie wiem, czy to słowo również w jakimś stopniu się nie dezaktualizuje. Jak powinniśmy w takim razie zaktualizować nasze otoczenie? Tam mówiliśmy o pewnym status quo, a teraz przejdźmy do zmiany paradygmatu. Czyli odnieśmy teraz tą sytuację, którą przed chwilą Wam przedstawiłam, do tego, w jaki sposób powinniśmy
zacząć myśleć o naszym otoczeniu. Mówiliśmy o projektowaniu z punktu widzenia starzenia się społeczeństwa, a teraz mówimy o projektowaniu wobec długowieczności. Czy domyślacie się Państwo, co oznaczają te liczby? To śmiało. Tak, to jest, słuchajcie, średnia wieku w latach 60. w Polsce. To jest dzisiaj, akurat dla kobiet, dla mężczyzn jest niższa, ukryłam ją, a to jest oczekiwana długość życia rzeczywiście już w 2050 roku. I czym właściwie jest ta długowieczność? Tak naprawdę jest to iloczyn tego, jak długo żyjesz i jak dobrze żyjesz. Czyli nam generalnie powinno chodzić o to, żeby zapewnić sobie jak najdłuższe życie, ale też jak najzdrowsze, o jak najlepszej jakości, jak najbardziej szczęśliwe. Chodzi nam w życiu o to, żeby być niezależnym jak najdłużej, krótkimi słowami. No właśnie, dla kogo my będziemy projektować w przyszłości? Czy my się w ogóle nad tym zastanawiamy? Bo z punktu widzenia nowoczesnych technologii może się okazać, że kwestie związane z dostępnością zostaną rozwiązane w postaci technologii, egzoszkieletów czy innych rozwiązań, okaże się, że to zupełnie nie tu leży problem. Jak ta przyszła starość będzie wyglądać? Przecież można być 50-latkiem i mieć problemy z poruszaniem się. Ach, można być 30-latkiem i mieć problemy z poruszaniem się, a można być 90-latkiem i biegać maratony. Więc to, co jest kluczowe, o tym mówi Nicola Palmarini, to jest szef właśnie NICA, czyli tego Narodowego Centrum Innowacyjnych Badań nad Starzeniem się w Wielkiej Brytanii. Musimy nadać słowu starzenie się aktualne znaczenie. Zamiast postrzegać starzenie się jako kogoś obcego, czekającego na nas w przyszłości, długowieczność pomaga nam myśleć o wydłużeniu się życia jako całości. Skłania nas do wprowadzenia już teraz drobnych, codziennych zmian i niezbędnych dostosowań, które tworzą zdrowe fundamenty dla naszej przyszłości. No i to jest slajd, który nazywam slajdem egzystencjonalnym. Bo jak go pokazuję, to tak wszyscy sobie uświadamiają wtedy pewne rzeczy. Z punktu widzenia biologii możemy żyć maksymalnie 120 lat. Jesteśmy gdzieś. Gdzieś się urodziliśmy i gdzieś jesteśmy na tej osi. I tak naprawdę w tym wszystkim nie chodzi o lata, ale o cel i jakość tego czasu. A my możemy sobie ten cel i tą jakość czasu zapewnić. Musimy przede wszystkim zredefiniować tą starość, która wedle ustawy w Polsce mówi o tym, że kończymy 60 rok życia i wszyscy nam próbują wmówić, że wtedy jesteśmy seniorem. A słuchajcie, wedle najnowszych badań naukowych statystycznie nasz organizm starzeje się w trzech progach starości. Wieku 34 lat, wieku 60 i 78. I my możemy tym tempem czasu chronologicznego tak naprawdę możemy go przyspieszać i możemy go spowalniać. Wszystko zależy od naszego stylu życia i od tego, w jakim otoczeniu funkcjonujemy i żyjemy. To jest bardzo ciekawe, że badania naukowe wykazały, że można być 38-latkiem i z punktu widzenia biologii najbardziej skrajny przypadek pokazywał, że można mieć 61 lat. A tego w dowodzie nie mamy zapisanego. Więc musimy zacząć myśleć przede wszystkim o tym, że skoro społeczeństwo się starzeje, to z punktu widzenia planowania przestrzeni, urbanistyki, nie chodzi o to, że potrzeba nam więcej szpitali, więcej przychodni, więcej aptek, więcej domów opieki. Burmistrz Newcastle powiedziała, że tak naprawdę nie potrzeba nam więcej domów seniora, nam potrzeba coffees and cocktails. Potrzeba nam miejsc w mieście, które sprawią, że będziemy czuć się częścią społeczności. Mówiliśmy tam o 5 generacjach, o tym, że funkcjonujemy w społeczeństwie. Ja ostatnio, będąc w Sopocie na takiej konferencji dosyć dużej, EFNI, brałam udział w panelu na temat zderzenia pokoleń, boomersi kontra Gen Z, generacja Z. I tak uświadomiło mi to, że tak naprawdę z punktu widzenia
starzenia się społeczeństwa, z punktu widzenia tych zmian, które następują, my tak naprawdę dla nas nie będą istotne kwestie związane z wiekiem, ale tak naprawdę ze stylem życia, w jaki sposób funkcjonujemy. I w urbanistyce, to jest artykuł bodajże z zeszłego roku, pokazujący właśnie, w jaki sposób można zastosować aspekt stylów życia w urbanistyce, który jest rozumiany jako powiązania społeczne, przestrzenne, związane z mieszkaniem, aktywnością, podróżami. Chodzi generalnie o tą naszą codzienność, o nasze nawyki, o to, w jaki sposób funkcjonujemy z punktu widzenia codzienności. I badania pokazują, że projektowanie właśnie takich osiedli, które powinno zaczynać się od odpowiedniej diagnozy stylów życia w ramach konkretnych sąsiedztw, ono powoduje, że minimalizowane są konflikty. Jeżeli mieszkają ludzie o podobnych uwarunkowaniach z punktu widzenia tych stylów życia, minimalizują się właśnie sytuacje konfliktogenne w takich obszarach. Tych stylów życia oczywiście może być bardzo wiele. Chodzi w tym wszystkim tak naprawdę nie o projekty, które my tworzymy, ale o procesy, które powinny zaczynać się już na etapie budowania społeczności i przygotowania społeczności pod powstanie przyszłej inwestycji, o czym bardzo często zapominamy, czyli tak zwany building community, które zaczyna się jako etap projektu, a właściwie całego procesu. Dzięki temu unikamy bardzo dużo błędów, włączamy systematycznie też osoby właśnie w proces projektowania, a z drugiej strony widzimy też tą aktywność społeczną. I takim przykładem właśnie projektowania też w oparciu o styl życia jest projekt z Urugwaju w Montevideo, pracownia MVRDV. Zaprojektowali, możemy powiedzieć, no, taki blok, który gdzieś w zwartym kwartale powstał. A tak naprawdę ta zabudowa była odpowiedzią na trend, który jest związany z tym, że jeżeli zakładamy rodzinę, rodzą nam się dzieci, zaczynamy myśleć o wybudowaniu domu na przedmieściach z dostępem do zieleni, z drugiej strony odcinając sobie ten dostęp do życia miejskiego. I tutaj architekci postanowili tak naprawdę spiętrzyć willę, jednocześnie wprowadzając oczywiście wszystkie współczesne komponenty projektowania architektury z zapewnieniem dostępu światła dziennego, z biofilicznym designem. Tutaj jest pokazanie ukształtowania bryły, ale także z tym, że ten budynek jest zasilany energią ze źródeł odnawialnych, czyli jest również zdrowy nie tylko dla nas, ale również dla naszej planety. Innym przykładem jest osiedle podążające za cyklem życia. Może Wam znany przykład Mer als Wohnen z Zurychu w Szwajcarii, kooperatywa, ale pokazuje go z punktu widzenia zupełnie takiego niestandardowego kształtowania mieszkań klastrowych. W sumie w latach 60. Halina Skibniewska mówiła już o mieszkaniach zmiennych, ale tutaj jednak zwróćcie uwagę na to, że te mieszkania wraz z rozwojem rodziny możemy w jakimś sensie zagarnąć trochę przestrzeni wspólnej. Jeżeli kurczymy się, możemy oddać do przestrzeni wspólnej część mieszkania, więc jest to takie elastyczne, adaptowalne podejście do w ogóle kształtowania rzutu. No i Wielka Brytania, która już w sumie od wielu lat wprowadza standardy mieszkań lifetime homes, czyli mieszkań podążających za cyklem życia. Możemy mówić tu o 10 takich zasadach. Oczywiście każdą z tych zasad można rozwijać. Ja akurat w ramach tego wykładu nie mam na to czasu, ale to, na co warto zwrócić uwagę, to mają być mieszkania gotowe do opieki. To nie mają być mieszkania dla seniora i dla juniora. To mają być mieszkania, które są zaprojektowane z punktu widzenia różnych sytuacji życiowych i z możliwością, jeżeli zajdzie taka potrzeba, z możliwością wdrożenia, chociażby wydzielenia przestrzeni dla opiekuna, czy zamontowania odpowiednich, nie wiem, podnośnika do łóżka, czy zupełnie jakby innej infrastruktury, która w momencie powrotu do zdrowia, rekonwalescencji jest potrzebna. Mówiliśmy w status quo o życiu trzyetapowym, a teraz mówimy o życiu wieloetapowym. Nasze życie się zmienia. W ciągu naszego życia możemy wykonywać bardzo wiele zawodów, zresztą już to robimy. Mówimy o lifelong learning, uczymy się przez całe życie. Okazuje się, że niektórzy zakładają też wiele rodzin. I w tym podejściu, żeby to lepiej zobrazować, chciałam Wam pokazać taki schemat, ten tradycyjny. Dziecko, młodzież, małżeństwo, rodzina z dziećmi, dzieci opuszczają później mieszkanie czy tam dom, pojawia się dojrzałość, śmierć współmałżonka i na końcu pozostaje osamotnienie. A doskonale wiemy,
że osamotnienie jest jedną z ważniejszych bolączek XXI wieku. A to życie, to nowe podejście, to życie wieloetapowe, okazuje się, że w zupełnie jakby inny model zaczyna się dziać. Dzieci albo bardzo szybko opuszczają dom, albo w ogóle nie mamy dzieci, bo mówimy tutaj czy o związkach partnerskich, czy o singlach, albo dzieci opuszczają bardzo późno dom, nawet po 30 roku życia. Mówimy o rodzinach patchworkowych i mówimy o tym, że dążymy, czy gdzieś poszukujemy tej wspólnoty, a nawet w wieku dojrzałym zakładamy kolejną rodzinę. Więc rzeczywiście nasze życie zmienia się na tyle, że te zmiany muszą również zajść w głowach architektów, planistów, urbanistów z punktu widzenia tworzenia właśnie nowych modeli. I o tym też mówi nowa mapa życia, która powstała w 2018 roku na Uniwersytecie Stanforda. Zresztą oni mówią też o tym, że musimy zacząć już teraz projektować i budować dzielnice, które są gotowe na długowieczność oraz oceniać potencjalne inwestycje w infrastrukturę przez pryzmat długowieczności. Teraz tam mówiliśmy o różnicach, tu mówimy o podobieństwach tak naprawdę. Carlo Ratti mówi, że siwy to nowa zieleń dla świata designu, a Matthias Hollwig, który jest w sumie takim prekursorem też myślenia, nowego spojrzenia na ten aspekt projektowania dla starzejącego się społeczeństwa, wydał taką książeczkę New Aging, w której mówi o takim reorganizacji swojego życia, też swojego miejsca zamieszkania. Mówi o tym, jak żyć smart, bardziej inteligentniej dzisiaj, żeby żyć lepiej na zawsze. Zapomnijmy o emeryturze, załóżmy startup. Tam mówiliśmy o tych zrywach związanych z partycypacją społeczną, jednorazowych. A tu mówimy o współtworzeniu rozwiązań, o systematycznym angażowaniu obywateli, o co-designingu i o tym, żeby tworzyć to w sposób jakby z radością, ze współtworzenia, a nie narzucania. Bo miasto długowieczności to miasto mierzalne, które ewoluuje w oparciu o dane. I to też bardzo ważne bogactwo tak naprawdę, którym nie potrafimy się jeszcze do końca posługiwać, ale mamy bardzo dużo zasobów. Już zresztą mówimy o GIS-ie, mówimy o różnych bazach danych, otwartych danych, które mogą nam służyć do monitorowania tej codzienności. Z drugiej strony, jeżeli etycznie je wykorzystujemy, pozwalają nam jakby miarodajne i lepsze decyzje podejmować planistyczne. Takim przykładem może być platforma Telleram. To jest w sumie platforma, która ona zbiera dane, multimodalne dane o ruchu drogowym. Przykładem tutaj mamy z Krakowa monitorowanie w ciągu ostatniej godziny właśnie tego ruchu. Ten projekt został w sposób eksperymentalny zastosowany w ramach projektu Co-Mobility realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, międzynarodowy duży projekt. Teraz w kwietniu ten projekt ma swoje zakończenie. I tutaj ta platforma również pomaga mieszkańcom angażować się realnie właśnie w zmiany, ale także w monitorowanie tego, co dzieje się w sąsiedztwie, w otoczeniu. Czy chociażby projekt Boom, ale to jest projekt akurat ze Stanów Zjednoczonych, z Palm Springs, gdzie właśnie ten architekt, który napisał tą książeczkę New Aging, stworzyli koncept, master plan dla osiedla, które miało być uwzględniać również potrzeby osób żyjących w związkach partnerskich, czyli LGBT. I jakby tym etapem przedprojektowym właśnie tego procesu było za pomocą social media i tutaj różnych platform budowanie tej społeczności i zapytanie tak naprawdę o preferencje, o style życia i o to, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na te potrzeby. Jedna pracownia, trochę tak jak Nowe Żerniki, zaprojektowała masterplan, a poszczególne pracownie architektoniczne, już poszczególne obiekty, co też dało taką możliwość lepszej odpowiedzi właśnie na style życia i jakby możliwości, jeżeli mamy tą różnorodność, to każdy coś może znaleźć w tej różnorodności dla siebie. I również ta urbanistyka platformowa, ona jest to, co dzieje się aktualnie właśnie w tym Narodowym Centrum Badań Wielkiej Brytanii, to opracowali taką platformę typu open source, która jest oparta na dowodach sztucznej inteligencji. Jest to internetowy zestaw narzędzi dla miast do projektowania, realizacji praktycznych działań.
Ta platforma będzie udostępniona, szczególnie właśnie organizacjom, które brały udział, tak jak my właśnie w lipcu, w ramach inauguracji tego projektu City of Longevity, i będzie można ją testować w postaci właśnie różnych pomysłów, projektów, zobaczyć też, jaki właśnie mamy, jaki feedback to wszystko przynosi. Więc te otwarte dane to rzeczywiście bogactwo miasta długowieczności. Już jakby skończyły się czasy ręcznego liczenia, ale musimy właśnie angażować obywateli, publikować otwarte dane i wykorzystywać je na różne sposoby. To może również być jakiś sposób na radzenie sobie z izolacją społeczną. I projekt, który również wykorzystuje, jakby pokazuje, że nasz dom, dom jutra, to dom oparty o nowoczesne technologie, chociażby w Space 10 badania IKEA, gdzie mówi się o tym, że dom jutra to dom, który chroni, który przywraca i który umożliwia. Czyli jak dom, mieszkanie zapewnia wewnętrzny zdrowy klimat, chodzi o powietrze, hałas, materiały, w ogóle o kwestię związaną z architekturą zmysłów, jak zapewnia nam powrót do zdrowia i jak dom może wspierać nasze zdrowe, lepsze, codzienne nawyki. A także jak odpowiada na nasze potrzeby na każdym etapie cyklu życia, żebyśmy się pozytywnie starzeli. Zresztą wymienionych jest 10 punktów, jednym z nich jest starzenie się, czyli taka adaptowalność naszego domu i właśnie ta gotowość do opieki w razie potrzeby. I tutaj myślę, że właśnie ten GIF dobrze oddaje też to, jak ta architektura gdzieś tam do czego zmierza, do pewnej modularności, elastyczności, ewolucji i też dzięki jakby rozwojowi prefabrykatów tutaj w konstrukcji drewnianej akurat możemy, jakby ten dom może podążać za cyklem naszego życia, stylem naszego życia w różny sposób. Tam mieliśmy polowanie na jednorożce, tu mamy pływanie z delfinami. Delfiny to takie zwinne, smart, niewielkie firmy. I pokazuję tutaj koncept stworzony przez Jana Gardę, to jest designer, też projektant działający w sumie globalnie. Stworzył taki koncept, który nazywa się The Embassies. Jest to globalna szwajcarska koncepcja życia, kierująca się właśnie stylem życia, która radykalnie zmienia narrację na temat starzenia się, prezentując nowy sposób na to. I to, co jest ciekawe, opiera się o takie trzy filary, jak budowanie wspólnoty, bardzo istotny jest aktywny parter, to mieszkanie, które jest właśnie dostosowane, gotowe do opieki i to poczucie przynależności, czyli stworzenie klubu. Jeżeli chodzi o planowanie tych lokalizacji, na razie nie istnieje, że tak powiem, żadna realizacja, ale w przeciągu 2-3 lat planują takie realizacje stworzyć w największych miastach w Europie. I ten proces naboru mieszkańców, tak naprawdę może się zgłosić każdy z nas. Jest pewna lista oczekująca, są spotkania, są różne konferencje, które pozwalają na to, żeby ludzie się lepiej poznali. Tam gdzieś też wyczytałam, że jest potem przeprowadzany taki indywidualny wywiad, w ogóle z sesją zdjęciową, więc jest to jakoś takie nacechowane też takim trochę influencerowym podejściem. W każdym razie można przyłączyć się do tego konceptu w trzech takich poziomach. Pierwszy to jest taka bycie ambasadorem na zasadzie uczęszczania na codzienne jakieś zajęcia. Druga to jest, można tam zamieszkać przez rok, a trzecia można tam zamieszkać na całe życie. Ja skontaktowałam się z Janem Gardą, więc liczę na to, że może nawet w Polsce też ten koncept jakoś będzie miał swoje miejsce. No i tu jakby pokazanie też, że w ogóle jakby za pomocą oczywiście nowoczesnych technologii, aplikacji odbywa się taka komunikacja też i jakby identyfikowanie tych swoich potrzeb, które mamy w ramach zamieszkania w tym miejscu, ale ta aktywność parteru, która też jest dostosowana względem lokalizacji, to tak zresztą zostało zapisane.
Jest to niezwykle istotne, żeby włączyć właśnie tą lokalną społeczność do działań. I to, co pisze Jan Garde na temat tego konceptu, nie chcemy dzielić ludzi na segmenty według wieku, ale jednoczyć ludzi poprzez wspólne wartości i przekonania. Nasze przestrzenie aktywnie zachęcają do wspólnej wymiany wiedzy między pokoleniami. Nie mam tu na myśli wieczorów z przymusowym bingo. Mam na myśli dwie osoby, które spotykają się przypadkowo i przy drinku rozmawiają, a ich owocem jest kolacja i iskra pomysłu. Aha, i żadne z nich nie zapytało drugiego o wiek. Właśnie na taką atmosferę czekam najbardziej. Kolejny punkt to, tam mieliśmy skoncentrowanie na produkcie, były stoliki szachowe, a tutaj mamy systemy wspierające długowieczność, bo my tak naprawdę w tym obszarze potrzebujemy pewnego myślenia poza systemem, trochę out of the age ja to nazywam. Nowe systemy, nowe modele biznesowe, właśnie produkty, usługi w kierunku długowieczności. Potrzebujemy tak zwanej architektury prewencyjnej, którą definicję budujemy w oparciu o te wcześniejsze komponenty, o tą urbanistykę stylów życia, o architekturę klastrową, modułową, o ten systematyczny co-designing, który zaczyna się już na poziomie budowania building community, urbanistyka platformowa, gdzie mówiliśmy o kwestiach związanych z otwartymi danymi, które są istotne do tego, żebyśmy mogli podejmować lepsze decyzje. Ta architektura prewencyjna, tutaj projekt Gomilli też z Palma de Mallorca, też pracowniem VRDV, okazuje się, że jakoś tak myślą w trendach związanych też z długowiecznością. Ten projekt też pokazuje właśnie takie nacechowanie, bo to jest kilka budynków tak naprawdę, zostały zrealizowane 5, 1, 2, 3, 4, 5, a ma być ich 7. Pokazuje to też, jak w zwartej strukturze dokonano pewnego odmłodzenia tej dzielnicy, ale nie z punktu widzenia gentryfikacji, ale z punktu widzenia wykorzystania maksymalnie tej lokalności, również lokalnych materiałów i też jakby tych jakby możliwości zamieszkania rdzennych mieszkańców, bo te mieszkania, to jest bodajże 60 lokali, one są w bardzo różnicowany właśnie sposób zaprojektowane i różnie też finansowane. Miasto długowieczności dotyczy zachowań i prób wpływania na nie i to jest coś, co uważam jest taką właśnie zasadniczym wyróżnikiem tego konceptu. Jednym w ogóle z aspektów wpływających na nasze długie życie doskonale wiemy, że jest zdrowa dieta. Czy w ramach miasta myślimy o polityce żywnościowej? Tak, zaczynamy myśleć. Warszawa jest pierwszym w sumie w Polsce miastem, które ma politykę żywnościową. Uniwersytet SWPS wraz z Warszawą realizuje również projekt Warszawski Food Lab. Śledzę ten projekt w sumie regularnie i ku mojemu zaskoczeniu jakoś tak zawsze mało lajków widzę pod tym projektem. Nie wiem, z czego to wynika, ale uważam, że to jest tak bardzo wartościowy projekt i tak bardzo potrzebny z punktu widzenia w ogóle kwestii marnowania żywności w mieście, ale też pewnych systemów, procesów związanych z zarządzaniem właśnie taką polityką żywnościową i również zarządzania tak naprawdę dostępem do zdrowej żywności. Bo czy ktoś na studiach architektonicznych, ja na przykład moich studentów, nakłaniam do tego, że jak robią analizy, to niech mi zrobią analizy w skali miasta, gdzie mamy fast foody. Jaka jest dostępność do tych fast foodów? Ja wiem, że sobie można przez aplikację to zamówić i mam dostęp do domu, ale jednak jako potykacze z punktu widzenia chodzenia po mieście, jeżeli napotykam i one mnie zachęcają do tego, tak samo łatwy dostęp do alkoholu, czyli wszelkie kwestie związane z tym, że my możemy tak naprawdę regulować to podejście do tego, żeby mimochodem wpływać na zdrowe nawyki właśnie mieszkańców. W świetle przejścia do społeczeństwa długowieczności miasta dziś bardziej niż kiedykolwiek mogą i muszą wzmocnić rolę mistrza profilaktyki, którą odgrywały już w przeszłości oraz być partnerem i pośrednikami obywateli na drodze do ich długowieczności. I to jest właśnie kwestia tak naprawdę dostępnej wiedzy i tego, że długowieczność może części z Was kojarzy się z bogatymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych w Dolinie Krzemowej, którzy bardzo duże miliardy przeznaczają na biotech, age tech, żeby sobie przedłużyć to życie. A tak naprawdę ta długowieczność, ona jest u nas, ona jest w naszych sąsiedztwach. Niech przykładem będzie Londyn, to nie jest trzeci świat, ale to jest jedna z najbardziej rozwijających się metropolii. Okazuje się, że średnia długość życia ludzi, którzy mieszkają w centrum miasta, w kontekście peryferyjnych dzielnic,
różni się, nawet różni się w niektórych przypadkach o 8 lat. Ludzie, którzy nie mają takiego dostępu do opieki medycznej, do odpowiednich terenów zieleni, do wielu, wielu komponentów, determinant związanych z długością życia. Zresztą te badania, które tutaj są opublikowane, one wykazują również, że ludzie żyją dłużej, ci, którzy są bogatsi. Wraz ze wzrostem cen nieruchomości wzrasta długość życia, co jest bardzo przykrym trendem, bo miasta odnoszące sukcesy są bezpieczne, niedrogie i sprzyjają dobremu zdrowiu i dobremu samopoczuciu przez całe życie, a także zapewniają dobre środowisko, z którego wszyscy korzystają. Ewolucja Londynu i głównych miast w innych krajach o wysokich dochodach i gospodarkach wschodzących w miejsca, gdzie tylko zamożni mogą sobie pozwolić na posiadanie nieruchomości, gdzie równowaga miasta zależy od kosztów nieruchomości, a dostęp do nich dominuje bogactwo, stwarza dla tych miast ponurą i niespójną przyszłość. Więc powinniśmy zawalczyć o dostęp do zdrowej długowieczności dla wszystkich i zdemokratyzować, a tak naprawdę w Polsce mamy, jeżeli chodzi o wartości średniej długości życia na poziomie kraju, na poziomie miasta, ale zupełnie nie monitorujemy ani nie wiemy tego, jak to wygląda na poziomie naszych sąsiedztw. Projektowanie tam było uniwersalne, a tutaj mówimy o projektowaniu hiperspersonalizowanym, czyli zindywidualizowanym projektowaniu, które może nam pomóc chociażby sztuczna inteligencja w takim dostosowaniu do konkretnych właśnie zindywidualizowanych potrzeb i być narzędziem dla projektantów do tego, do spekulatywnych propozycji alternatywnych strategii, do tego jak zagęszczać obszary miejskie, czy jak projektować nowe rozwiązania. Więc tak naprawdę świat gotowy na długowieczność to my jesteśmy tą przyszłością, niezależnie ile mamy lat. A Nicola Palmarini mówi również o tym, że długowieczność to nie jest zabawa, która dotyczy tak naprawdę tylko osób starszych. Długowieczność zaczyna się długo, albo można wręcz rzec przed naszym urodzeniem, wtedy kiedy jesteśmy w łonie naszej mamy. Okazuje się, że badania naukowe również wykazują, że kobiety, które są w ciąży, a żyją, nie wiem, wdychają zanieczyszczone powietrze, żyją w otoczeniu gdzieś tam, gdzie mają do czynienia z ołowiem, z innymi szkodliwymi substancjami, to wpływa już na uszkodzenie DNA dziecka i to będzie już miało wpływ na długość życia dziecka. No i ta ewolucja modelu zamieszkania wobec długowieczności. Tutaj mówiliśmy o osiedlach senioralnych, o osiedlach w miksie społecznym, a tu mówimy o osiedlach podążającym za cyklem życia z uwzględnieniem stylów życia i o architekturze prewencyjnej, która składa się z tych komponentów, o których tutaj wcześniej Wam opowiedziałam. Więc zmiana myślenia od do. Myślę, że nie mam czasu już, żeby to dokładnie czytać, ale to myślenie właśnie powinno w tym kierunku podążać. I czym jest ta nowa aktualizacja? Ta nowa aktualizacja polega na tym, że nie wystarczy nam już nasz iloraz inteligencji, nie wystarczy nam nasza emocjonalna inteligencja, nie wystarczy nawet sztuczna inteligencja. Powinniśmy tak naprawdę połączyć te wszystkie komponenty, żeby mówić o longevity intelligence. A co my możemy zrobić już dzisiaj w Polsce w tym zakresie? Przede wszystkim powinniśmy się zintegrować w długowieczności. Powinniśmy połączyć nasze siły względem naszych ról w różnych organizacjach, w instytucjach. Mamy tak bardzo dużą wiedzę, która nie jest zintegrowana, a która w tych komponentach, o których mówimy w zakresie determinant związanych z długowiecznością, projektowaniem takiego środowiska, jest absolutnie konieczna. Musimy myśleć out of the age. Czyli nie bieg, nie dochód, nie wybór między senioralnym a wielopokoleniowym, ale tak naprawdę styl życia, który nas łączy. Musimy widzieć, że gromadzenie i praca nad otwartymi danymi miejskimi to jest właśnie to nasze największe bogactwo. Technologia daje nam ogromny potencjał do tego, żebyśmy mogli tą nową wartość w sposób etyczny wykorzystać, lepiej wykorzystać, oszczędzając jednocześnie również nasz czas. Edukacja. Tak naprawdę dla nas najlepszym lekarstwem na nasze choroby okazuje się, że jest otoczenie, w którym funkcjonujemy. Architektura prewencyjna w mainstreamie wśród samorządów, wśród deweloperów, architektów, projektantów i demokratyzacja długowieczności, czyli długie i zdrowe życie tak naprawdę dla każdego z nas niezależnie od wieku. W Lab 60+ mówimy o trzech takich
filarach, o których już powiedziałam, tak naprawdę przechodzimy do stylu życia, do cyklu życia i zamiast srebrnej gospodarki do ekonomii długowieczności. A co jest tymi ostatnimi, następnymi krokami? Może nie ostatnimi, a następnymi krokami. Więc przede wszystkim to nowe spojrzenie, bo ta tematyka jest bardzo nowa. Ten temat rozwija się tak naprawdę w przeciągu ostatnich kilku lat. Zajmują się tym ośrodki, takie jak tutaj zresztą przewijały się przez mój wykład, czyli Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Newcastle. To są ośrodki, które w szczególności jakby widzą bardzo duży potencjał i chcą to promować bardzo szeroko. A ten potencjał to nie jest tylko z punktu widzenia jakiegoś trendu, ale to jest nasza konieczność tak naprawdę i odpowiedź na kryzysy, o których mówiłam na początku wykładu. Więc potrzeba jest tak naprawdę włączenia się do naszej społeczności, wielu osób, wielu specjalistów, ale nie tylko specjalistów, osób, które mają również swoje, pełnią różne role w swoim życiu codziennym i zwracają uwagę i chcą przyczynić się do tego, żeby nasze otoczenia były po prostu lepsze. Potrzeba jest organizacji, firm, samorządów, które już dzisiaj pracują w tematyce senioralnej, ale które powinny spojrzeć na ten temat nie z punktu widzenia wieku senioralnego, ale z punktu widzenia długowieczności, która dotyczy cyklu naszego całego życia, a nie tylko jakby segregacji z punktu widzenia wieku chronologicznego. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był dla mnie trudny wykład, dlatego że ten wykład dla mnie jest również nowością. Pewnie było czuć, bo to jest premiera też tego wykładu, więc sama nie ukrywam, że czułam się z tym wykładem trochę jak przed pierwszą randką, z niewiadomych przyczyn, jakie będzie wrażenie. I jestem bardzo, bardzo gdzieś tam otwarta i chętna do tego, żeby z Wami podyskutować, jak widzicie ten temat, jak widzicie też związane z tym, czy widzicie w nim potencjał, jak widzicie również jakieś szanse i zagrożenia z nim związane. A tymczasem już tyle się nagadałam, że oddaję Wam głos i Tobie, Kasiu, dziękuję serdecznie.